panowie bardzo miło. Mnie bardzo radzi, żeście tu do nas dzisiaj przybyli. Witam serdecznie panią Woj, Małgorzatę Pachecką, naszej gminy. Witamy. Dajcie trochę niespodziankę, trzech panów. Pana prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Stowarzyszenia Metropolia Warszawa. Witam pana prezydenta miasta Warszawy, Marka Olszewskiego. Prezydenta tego stowarzyszenia. I witam pana burmistrza Warszawy Leśnej, Artura Kuszyńskiego, członka zarządu tego stowarzyszenia. Panowie dzisiaj przybyli do nas, wykorzystując okazję, my jesteśmy liczną grupą i przybyli też z tego, co wiem, z miłą informacją dla mieszkańców. Ale dzisiejsze spotkanie to uświetnienie powstania nowego miejsca na mapie Komorowa, skweru imieniem Wojska Młynarskiego. O jego symboliczne otwarcie poproszę panią Małgorzatę Pachecką. A teraz słychać? Tak. Dobra. Szanowni Państwo, zanim dojdzie do tego symbolicznego otwarcia, skweru, który nigdy nie był przecież zamknięty, kilka słów o tym, jak doszło do tego, że mamy skwer imienia Wojtka Młynarskiego w Komorowie. Wojtek Młynarski w Komorowie zawsze był, a ostatnio był tak trochę bardziej. I to jego istnienie trochę bardziej zawdzięczamy Hansę Barlach, prezes Towarzystwa Komorowianie oraz Joli Skrzypczyk, która z rodzoną sobie skromnością gdzieś nam tutaj zaginęła ale gdzieś jest. Jola Skrzypczyk to gorąca miłośniczka mistrza słowa absolutnie. I to ona na nowo zaraziła nas miłością do jego twórczości. W związku z tym jest go tutaj bardziej. I konsekwencją tej naszej miłości, zainteresowania tekstami Wojtka Młynarskiego stało się dzisiejsze wydarzenie, nadanie imienia Wojciecha Młynarskiego skwerowi w Komorowie. To jest miejsce, przez które muszą przejść wszyscy komorowianie w drodze do kolejki WKD lub do mieszczących się tutaj sklepów. Zatem jest to chyba najlepsze miejsce na uhonorowanie najfajniejszego i najbardziej znanego polskiego tekściarza. Ale żeby stało się zadość temu uroczystemu i symbolicznemu otwarciu skweru, to postanowiliśmy Państwu zacytować kilka fragmentów twórczości. Tak jak w nożycach są dwa ostrza, to ja i pan Rafał Trzaskowski chcemy Państwu przeczytać dwa nasze ulubione teksty. Ja mam przeczytać? Tak? Ponieważ ja wiem, który tekst jest pana ulubiony. Wobec tego, skoro się nie nadaje do odczytania, to ja odczytam. Zaśpiewać. Myślę, że on też będzie dzisiaj śpiewany, ten tekst. To ja odczytam swój ulubiony tekst, a w zasadzie tekst, który wybrałam dla Państwa jako absolwent Akademii Medycznej. I ten tekst brzmi: wymiana jelit. Miłe panie i panowie bardzo mili, nie przychodzi mi ochota na kuplety, więc opowiem wam o chorym, co wspaniałych miał doktorów, lecz wyzdrowić nie potrafił nic niestety. Aż tu pewien lekarz zmienił zdanie, puls obmacał i diagnozą taką strzelił. Proszę pani, proszę pana, tu potrzebna jest wymiana. Tu potrzebna jest wymiana jelit. Bąknął ktoś, że jelit łatwo się nie zmienia. Na co lekarz niezrażony tak odpalił. Czas już do cholery jasnej, by rozwiązań szukać własnych. Gdy nareszcie się we własnym jest szpitalu. I tak myślę sobie, kończąc ten kuplecik, że nasz lekarz będzie eksperymentował i jak dobrze się postara, to choroba będzie stara, lecz jelita to się nam szykuje nowe. Ale żeby nie wiało, że tak powiem, tak bardzo ponuro, to
Mam dla Państwa tekst, który dobrze znamy w Komorowie, bo on jest taki nasz i pasuje do tej sytuacji i pasuje do naszej społeczności. I zacytuję tylko ostatnią zwrotkę. Proszę Państwa, róbmy swoje. Pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. Drobiazgów parę się uchowa. Kultura, sztuka, wolność słowa, daj Boże. Dlatego róbmy swoje. Może to coś da, kto wie. Niejedną jeszcze paranoję przetrzymać przyjdzie robiąc swoje. Kochani, róbmy swoje. I tym tekstem uważam, że sklep imienia Wojciecha Młynarskiego jest uroczyście i symbolicznie otwarty. Ja jeszcze nim oddamy głos panu prezydentowi chciałam, bo tak trochę, przepraszam, mi umknęło, bo mamy tutaj oczywiście osoby przybyły z kręgu artysty, które pracowały, znały, miło spędzały czas. Witamy serdecznie panią Maję Komarowską. Brawo! Witamy panią Magdę Omer, zapraszamy pani Magdo. Brawo! I witamy panią Adriannę Gąbeską. Brawo! Jest tak, że jest wiele ukochanych piosenek Młynarskiego. Co by tu ale powiedzmy, że jest czas ekonomiczny, w związku z tym wybiorę inną, którą uwielbiam, zwłaszcza ze względu na fantastyczny teledysk. Szanowni Państwo, co to była za piosenka? Pana artystę tłum całować chciał po rękach. I każdy czuł, że ma zachodni trochę krwi. Taka piosenka ma całowicie. W piosence byk nonironowo-tergalowy nagle psychicznie trochę poczuł się niezdrowy i żeby się odprężyć, jeździł na lotnisko, chciałby odsunąć to wszystko. Pan konferencjer z miną klauna nam to streszczał i słuchaliśmy piękne dzieci strasznych mieszkań. Większość pań w słowiańskich oczach miała łzy, co za piosenka Dimanche Orly. A jeżeli ktoś posiadał język obcy, mówił popatrzcie na mnie chłopcy i wcielał się w tergalowego byka i wchłaniał ten komunikat. Ale nie mogę się nazywać, New York, gdy kolasz będzie do mnie. Nie, bo ja się znajdę, ale to ja. Szanowni Państwo, to była ta piosenka. Szanowni Państwo, mieli brawo, co sił w rękach. Większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Taka piosenka ma Aoni. Szanowni Państwo, to projekt całkiem nowy. Jak zlikwidować kompleks sali kongresowej? Jak się nie załamywać i nie tonąć w sprinach? Oto jedyna recepta. Na wszystkie smutki niedziela na górze. Na odbyt krótki niedziela na górze. Na sypkość, uczuć i brak przyjaciela niedziela na głównym niedziela. Na niski wskaźnik niedziela na głównym. Na nadmiar wyobraźni niedziela na głównym. Na sprint, frustrację i oddech nierówny na głównym niedziela na głównym. W taką niedzielę, gdy czegoś się boisz, tych słów niewiele ci nerwy ukoi. Potem po pierwsze zakutna odjeżdża, z toru pierwszego, przy kolejnych trzecim, powtarzam. Oto najlepszy jest relaks, niedziela na głównym niedziela. I tam należy się wybrać, jeżeli Państwa jakieś sminy, tudzież frustracje nachodzą. Dziękuję. Andrzejowi przetłumaczymy. Proszę Państwa, ponieważ tę część, która należała do otwarcia sklepu mamy już za sobą, to zapraszam Państwa na drugą część tego wydarzenia i do mikrofonu zapraszam przedstawicieli Stowarzyszenia Metropolia Warszawa. To jest takie stowarzyszenie, do którego gmina Michałowice również należy. I wydarzyła się rzecz, zapewne Państwu już znana, ale bardzo sympatyczna. Oddaję mikrofon. To znowu ja, proszę Państwa. Z wielkimi gratulacjami, dlatego że w naszym stowarzyszeniu Metropolia Warszawy urządziliśmy konkurs dla tej gminy, która będzie miała najwyższą frekwencję w wyborach. I frekwencja w Waszej gminie była naprawdę imponująca, bo 82,45% w drugiej
Piórze 83,66. Naprawdę fantastyczna frekwencja. Wielkie gratulacje. Wygrana jaka ważna. Podkowa Leśna była druga. Gratulacje. Właśnie chcę powiedzieć, że kiedyś to z taką nagrodą trzeba było jechać dalej, to znaczy do Podkowy, a teraz się wysiada bliżej. Jakiś zysk. Ale poprawimy się. Nagrodą w naszym konkursie głosujesz, zyskujesz było 50 000 zł. Ja wiem, że już są plany na to, jak wydać te pieniądze. Tu jest list gratulacyjny wraz z ogłoszeniem zwycięzcy. Gratulacje dla wszystkich Państwa i oczywiście dla Pani Dunki. Panie prezesie, bardzo dziękuję. Wobec tego ja też mam teczkę. I chciałabym do... Właśnie nie, ona jest zielona, zielona teczka. Chciałabym do Państwa, do Panów skierować takie słowa w imieniu mieszkańców. Jest nam niezmiernie miło, że w zorganizowanej przez Stowarzyszenie Metropolia Warszawa akcji Głosujesz, Zyskujesz gmina Michałowice zdobyła najlepszy wynik. Jesteśmy z tego bardzo dumni, prawda? Brawo! Nasi mieszkańcy wielokrotnie udowadniali, że demokracja jest dla nich ważna, że potrafią się zmobilizować, szczególnie jeśli mają wspólny cel. Przyznaną przez Stowarzyszenie Metropolia Warszawa nagrodę chcemy przeznaczyć na nasadzenia wierzb, drzew tak typowych dla mazowieckiego krajobrazu. Nasadzenia będą towarzyszyć Raszynce, rzece tutaj nieopodal oraz powstającej wzdłuż niej ścieżce rowerowej. Budowę ścieżki realizujemy w ramach i przy dofinansowaniu ze zintegrowanych inwestycji terytorialnych Metropolii Warszawskiej również bardzo dziękujemy. Ścieżka ma mieć długość około 2,5 km i prowadzić będzie przez jeden z najpiękniejszych i najciekawszych krajobrazowo terenów w naszej gminie. Nowe drzewa będą świetnym dopełnieniem krajobrazu, a jednocześnie trwałym symbolem demokracji. Bardzo dziękuję. To jest ta Jola, o której mówiłam, czyli prowodyr całego dzisiejszego wydarzenia. Trwało to trochę, pewnie ze 3 lata, prawda? Trwało, ale to dobre, że się wyjechać. Miłe panowie i panowie bardzo mili. Część oficjalna zakończona, sfer szczęśliwie otwarty. Tak, na solidarność. Dla porządku, to już było wspomniane, ale jeszcze dla porządku powtórzę, co Pomorowianie przygotowali o Młynarskim na dłużej i na dzisiejszy wieczór. Tak historycznie, w 2017 roku odsłoniliśmy tablicę Wojciecha Młynarskiego na jego domu rodzinnym z informacją, że mieszkał w Komorowie przez 15 lat, od latach 1943-1958. Dzisiaj na ogrodzeniu zawisły tablice, można je zobaczyć. Tablice z tekstami piosenek artysty. Poezja Młynarskiego wyszła do przestrzeni publicznej, do mieszkańców Komorowa. Chcemy, aby to była komorowska czytelnia poetycka, a zważywszy, że artysta napisał ponad 2000 piosenek, będzie to czytać. Prosiliśmy Państwa o przyniesienie tekstów ulubionych utworów artysty, aby były dla nas inspiracją do kolejnych tablic. Dodam to taki bonus, że będzie możliwość przeczytania przyniesionego utworu. Ponadto wymieniamy teksty na okolicznościowe, pamiątkowe t-shirty, więc jeśli ktoś ma gdzieś złożone, także bardzo proszę zadbać tutaj o to. Wielką radością jest dla nas zainteresowanie młodego pokolenia twórczością artysty. Młynarski w jednym z wywiadów mówił o swojej twórczości. Zawsze wyznawałem zasadę, że opisując naszą rzeczywistość, trzeba starać się tak to robić, żeby z jednej strony sportretować czas, w którym żyjemy i w którym to się wszystko dzieje, a z drugiej strony znaleźć coś uniwersalnego, co sprawi, że utwór przetrwa dłuższy czas.
Takie właśnie są piosenki Młynarskiego. Na wtedy, na teraz i na jutro. Dzisiaj zaśpiewa nam Franek Kamiński, laureat pierwszego konkursu piosenki Wojciecha Młynarskiego dla dzieci i młodzieży. O tym więcej później, ale właśnie zaśpiewa Franek. A na tablicach można obejrzeć prace zgłoszone do projektu plastycznego dla dzieci pod nazwą Młynarski Inspiruje, ilustrujące wybrane utwory artysty. A teraz czas na część artystyczną. A teraz... Dziewczyny, proszę się pali, dziewczyny się tam pochłonią, ci co palce wygrażają, żeby być w kłopocie, ale na was znaczy nie, jeszcze nie. Więc nie martwmy się, bo w końcu nie ma jednej się jednej. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć tych randów po nadziei, żeby w sercach jajeczników polityka zamiotować i powtarzać sobie cicho, takie prościuteń jest słowa. Jeszcze zielone gramy. I ciągle były odwiedziny. Przychodził do nas z Basią, ze swoją mamą, a my przychodziliśmy do jego dziadków, dom Zdziechowski. To był wspaniały dom, gdzie odbywały się koncerty. Przyjeżdżał pan Szatkowski, improwizował, był kapelusz, składało się pieniądze. I dzisiaj bardzo pamiętam moment, kiedy ten dom, kiedy umarł dziadek Wojtka i Basi, to był fortepian i po kolei, Wojtek malutki też, po kolei wszyscy siadali do fortepianu i grali. I w tej, między kwiatami, między szpalerami tych klombów, trumna przychodziła od domu do furtki, była wyprowadzana. Wszystkie uroczystości, Boże Narodzenie, Wielkanoc, wszyscy jakoś razemśmy przeżywali. Wojtek był, jedno tylko chcę powiedzieć, bo tak pamiętam to, że myśmy byli, ja jestem starsza od Wojtka, myśmy się gdzieś tam bawili po drzewach, bawiliśmy się, a Wojtek z ciociami, z babciami rozmawiał. Ja pamiętam, wtedy zawsze się dziwiłam, że on to umie robić, bo myśmy tylko czekali, żeby wyjść na dwór szybciej i się bawić. A Wojtek potrafił, był naprawdę niezwykły od tych młodych lat. I potem wiele, wiele wspomnień, wspaniała Magda Młynarska i kolejka EKD. Ja nie wiem, wy tu macie tą kolejkę, ja tu byłam bardzo... Ona dostrzegała, w górnym świecie był jakiś ład. Własną piersią dogarniała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał szwek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie moja, uwagi się biec cichy dom. Nie moja, uwagi to nie wierzy. Bo głośniki są niestety nastawione w tamtą stronę, a nie na nas.